siebie wchodzi. Błota mi naniesie. Może ona się w końcu do niego wyprowadzi. Dobrze by było. Masz już wszystko? Możemy iść do Wegelbu. Dowiedziałaś się czego? Wśród... Bo jest łatw... Wróć, gdy już załatwi. Masz już wszystko? Możemy iść do... Wszystko gotowe, możemy ruszać. Szkoda, że tak rzadko zdarzają się okazje, żeby zobaczyć cię w takim stroju. Zaraza. Ten dublet ciśnie pod pachami. I chyba wszyli tam jakieś druty. Będę podziwiać twój hart ducha przez cały czas. To co? Idziemy? Witam, szanownych państwa. Jesteśmy gośćmi pani Ingrid Wegelbud. Proszę pokazać zaproszenie. Wszystko się zgadza. Znajdziecie panią Wegelbud na podwórzu posiadłości. Nosi maskę papugi. I jeszcze jedno. Miecze proszę zostawić tutaj. Niech będzie. Życzę udanego wieczoru. Pięknie. Strasznie dawno nie byłam za miastem. Hej, Janko! Nie udałeś, że to nie jedyny mężczyzna na świecie. Ładnie to tak, starych przyjaciół nie poznawać? Hm? To jakaś pomyłka. Nie znam pana. Nie wygłupię się, Janka. Wszędzie bym cię po tych włosach poznał. Możesz sobie zgrywać wielką panią, ale zanim cię ten baron Edward jakiś tam z rynsztocha wyłowił, byłaś zwykłą... Dosyć tego. Pani powiedziała, że cię nie zna. A to co, nowy jakiś? Jeszcze starszy niż poprzedni? Taki chuj zgrzymiały. Pewnie im mniej może, tym więcej płaci, co? Sam się prosisz. Mieliśmy nie zwracać na siebie uwagi. Przecież nic się nie stało. Moritz? Co ty tu robisz? Mała Marigold, no proszę. A myślałem, że to będzie eleganckie przyjęcie. Też się za tobą stęskniłam. Ale darujmy sobie to teraz. Masz jak wydostać się z Nowigradu? Możesz dołączyć do nas. Miałbym dołączyć do was? To znaczy do kogo? Są tam też twoi przyjaciele. Kiedy już zbierzemy się wszyscy, wyprowadzę was. Ty wyprowadzisz? Wybacz, Marigold. Tak jakbym dał się prowadzić kulawemu kaczątku. Żegnam. Kto to był? To stary znajomy, nazywa się Moritz Diefenthal. Potem ci opowiem. Nie maruj, tylko przynieś krew! Rozejrzyjmy się!
Zapraszam was na chwilę. Pani... Tak, to ja. Ta od pstrągów. A tak, oczywiście. Proszę mi wybaczyć te środki ostrożności, ale może chodźmy porozmawiać gdzieś na uboczu. Mieliśmy okazję już się spotkać. A, rzeczywiście. Teraz będę spokojna, że Albert jest w dobrych rękach. Łowcy dali o sobie znać? Odkąd napadli mojego sługę na rynku, nie. Wszystko ucichło. Ale jeden ze strażników, którego udało mi się przekupić, powiedział, że coraz więcej mówi się o Albercie. A skąd w ogóle straż dowiedziała się, że pani syn zajmuje się alchemią? Cóż, niestety nie mogę ręczyć, czy to sam Albert nie pochwalił się komuś jakimś eksperymentem. Jest bardzo beztroski. Całkiem jak jego ojciec. Miły to był człowiek, ale przygłupi. Pożarł go krabopająk. Nie wiem, czy słyszeliście. Musiał dużo podróżować. A skąd? Próbował je hodować. Może powinnam się cieszyć, że Albert znalazł sobie tak bezpieczne zajęcie jak alchemia. Chodźmy po Alberta. Gdzie teraz jest? Zabawia gości. Na przyjęciach zawsze wszędzie go pełno, więc nie chciałam, żeby ktoś nabrał podejrzeń. Kiedy będzie mógł wyjść? Musimy poczekać, aż goście wypiją tyle, by zauważali już tylko tace z pełnymi kielichami. To nie potrwa długo. Jak go rozpoznamy? Nosi maskę pantery. Wie, że po niego przyjedziecie i jest bardzo podekscytowany. Obawiam się, że nie do końca zdaje sobie sprawę z niebezpieczeństwa. Jak mówiłam, nie jest zbyt bystry. Proszę się nie martwić. Doskonale się odnajdzie w towarzystwie niektórych czarodziejów. Geralt! Pójdziemy go poszukać. Będę czekać na wieści. Chodźmy poszukać Alberta. Mój mąż? Co to jest? A wtedy jak nie huknie. Tak? Ładna maska. Albert Wegelbud? Nie. Jestem czarną panterą. Panie hrabio! Przysyła nas twoja matka, Pantero. Och, czyli pani jest... Tak. Kiedy możemy opuścić posiadłość? No, matka mówiła, że lepiej poczekać, aż wszyscy więcej wypiją. Poza tym później będą fajerwerki, to odwróci uwagę. Kiedy się zaczną, wymknę się do ogrodu. Spotkajmy się w labiryncie. Będziemy tam na ciebie czekać. Dobrze, ale najpierw koniecznie spróbujcie tego różowego Fiorano. Koniecznie. Mam nadzieję, że Albert nie zapomni, po co zorganizowali to przyjęcie. Może poczekamy w ogrodzie? Widziałam tam taki miły zakątek. Mężczyźni w tej rodzinie nie mają szczęścia. Może usiądziemy tutaj? Co za ulga zdjąć maskę. Choćby tylko na chwilę. Będziemy mieć stąd dobry widok. I nawet jest wino. Tak strasznie dawno nie byłam na żadnym przyjęciu. To naprawdę miła odmiana po nowigradzkich kanałach. Czy to w takim razie dobry moment, żebym cię zapytał? Tak? O tego czarodzieja, którego to spotkaliśmy. A Morice, co chcesz wiedzieć? Miałem wrażenie, że nie przepada za tobą. Myślę, że chętnie widziałby mnie w roli swojej podopiecznej, nie przywódczyni. Ale to ty organizujesz ucieczkę czarodziejów z Nowigradu.
Czasami naprawdę nie wiem, jak udało mi się zebrać ich wszystkich. To kwestia twojego uroku osobistego. Uważaj, to brzmiało prawie jak komplement. I dobrze. No, czyżbyś próbował... To się dzieje. To Albert? Nie, po prostu jakiś zabłąkany gość. Pewnie szuka swojej towarzyszki. Jak w tej elfiej bajce o żabiej pliszce. Inchu, inchu, bak, brocha, pomalutku mała żabko. Cii, chodźmy stąd. Mam nadzieję, że goście nie upiją się aż tak szybko jak ja. Im szybciej się stąd wyniesiemy, tym lepiej. O nie. Mam zamiar najpierw dokładnie obejrzeć sobie ten ich słynny labirynt. Podobno mają tam rzeźby. Całkiem, całkiem. Całkiem co? Całkiem gołe! Chodź, Geralt! Triss, czekaj! Geralt! Idziesz? Uważaj. Pani Marigold, nareszcie! Przykro mi, że spotykamy się w tak wybitnie niesprzyjających okolicznościach. Dobrze powiedziane. Ale na pewno to nadrobimy. Muszę koniecznie pokazać pani moje receptury alchemiczne. Nikt cię nie śledził? Chyba nie. Na wszelki wypadek zamieńcie się maskami. My pójdziemy przodem, a Geralt chwilę po nas. W stajniach czekają na nas osiodłane konie. Dobrze, tam się spotkamy. W okolicznościach dałbym z siebie wszystko. Oj, przepraszam, ja. Albert Fegelbut? Proszę się odsunąć, paniko. Tylko żadnych sztuczek, bo jeszcze siniaków sobie jaśnie panisz narobi. Nie sądzę. Yeah.
Cóż po tobie? Już zaczynałam się martwić. Pojawiły się małe problemy. Łowcy? Idą tu? Nie, mam jeszcze trochę czasu. Ale proszę wysłać kogoś do ogrodu, żeby się nimi zajął. Dopilnuję tego, a wy się pośpieszcie. Wszystko gotowe? Tak. Odebrałam twoje miecze od strażnika. A Ingrid przekazała mi już pieniądze. Jest ich dużo więcej niż myślałam. Cieszę się, że mogłem pomóc ci je zdobyć. Przydadzą się, co? Wreszcie naprawdę mam szansę, żeby wyprowadzić wszystkich czarodziejów z miasta. Jeśli chciałbyś się pożegnać, wiesz, gdzie mnie szukać. Pożegnać? A w sprawie tego przy fontannie... Nie powinniśmy. Wiem, że to przeze mnie. Wino uderzyło mi do głowy. Przepraszam. Triss, nie przepraszaj. Pani Marigold? Musimy już iść. Wiem. Uważajcie na siebie.